Witam, pokażę Wam nową metodę kopiowania z postaci w postać. Na drugiej postaci potrzebujemy auto, które stracimy. Darmowe LEGI najlepiej. No co tam dalej? No jednego znajomego. Mobilne centrum operacyjne z przechowaniem pojazdów, żeby później można było zapisać sobie tą kopię. No i na pewno potrzebujemy na obydwu postaciach klub nocny w tym samym miejscu. Auto umieszczamy tu na dole, w wejściu do klubu nocnego. Najlepiej ustawić sobie odrodzenie na tej drugiej postaci, na ostatnie miejsce i odbiec sobie kawałek tam dalej, żeby nie odradzało Was w klubie nocnym. Warto też już zawczasu sobie założyć klub motocyklowy. Chyba zmieniam się na postać, z której będę kopiował. W tej pierwszej postaci, tam na dole, w tym właśnie garażu, nie B1, B2, B3, czy tam jakie tam są, B4, tylko na samym dole, w tym wejściu do klubu, ja już tu mam przygotowane, już tam mam auto do kopiowania, LEGI niestandardowe, żebym mógł na tej drugiej postaci później sobie trochę nakopiować. Tak bym teraz musiał, kurde, jeździć po garażach, szukać jakiegoś auta albo coś. Wkurza już mnie ten klub, że... Dobra, tu w tym samym miejscu musimy ustalić auto, które będziemy kopiowali. Ja już tu, jak wspominałem, mam przygotowane. Ale... Fluid specjalnie zostawiłem, żeby było widać, że kupiłem się auta bez tam iFluid. Teraz musimy zrobić sesję zamkniętą ze znajomymi i
zaprosić jednego znajomego, który będzie nam potrzebny. Wchodzimy w kreator, stamtąd odpalamy tą zamkniętą sesję. Nie dla zaproszonych, bo dla zaproszonych nie może być. Zapraszamy teraz znajomego, który nam w tym pomoże. Sprawa jest bardzo prosta, jedyne co znajomy będzie musiał to z menu wyboru postaci wybrać, którą z fabuły i pozostać na tym czarnym ekranie do końca kopiowania. Chwilę mi tutaj zejdzie, bo sam sobie pomagam z drugiej konsoli, to zanim dołączę teraz tam. Specjalnie nie będę edytował tego filmiku, dodawał żadnego dźwięku, tam muzyczki, żeby było lepiej się oglądało, tylko zostawiam dźwięk gry, żeby było widać, że to nie jest żadna ściema. Ale się chuj zachoczył. Dobra, wracamy ze znajomym do garażu. Teraz właśnie znajomy jedyne co musi zrobić, to tak jak wspominałem, wybrać postać z fabuły i zostać na tym czarnym ekranie. O właśnie tak. A my musimy zmienić się z powrotem na tamtą drugą postać, na którą będziemy kopiować auto. No glitch jest bardzo prosty, jednak kurde, no czasochłonny. Ale fajnie jest, jak ktoś sobie stworzy nową postać, poprzenosić sobie auta. Żeby nie wydawać całego hajsu na kupowanie na dwie postacie takich samych samochodów. Nie próbowałem właśnie tego nawet. Może jutro, jak będę po robocie, spróbuję, czy da radę to zrobić 10 na raz, przekopiować. Thank you.
Dzisiaj rano, znaczy dzisiaj po robocie. Odrodzeniu się teraz albo zakładamy, albo tak jak wcześniej mówiłem, klub motocyklowy. Nie, sorry, zajebałem się. Najpierw wbijamy do znajomego. Nie ta sesja jeszcze. Tak jak mówiłem, nie może być to sesja dla zaproszonych, bo w taki sposób trzeba dołączać do znajomego, który jest na tej zamkniętej sesji, a gdyby był na zaproszonych, to by wyskoczył nam komunikat, że tam potrzebne jest zaproszenie, bo to tam wbijasz na sesję właśnie dla zaproszonych. Musi być zamknięta ze znajomymi. I teraz po odrodzeniu właśnie albo zakładamy klub motocyklowy, albo tak jak ja wcześniej już miałem założony. Wzywamy, dzwonimy do mechanika i wzywamy właśnie to auto, które tam stało, które stracimy, darmowe Ledzie. Mechanik dostarczy, to wystarczy. I'm on the clock. What you want? Some wheels? It's on the way. Autko zwrócone. Było widać, że to RH8. Jednak po wejściu ukaże nam się LG niestandardowa. Mogłem pokazać wam tablicę z tego LED żółtego, ale już chuj, po wyjechaniu się zmienił. Teraz wystarczy wezwać mobilne centrum operacyjne, jednak musi mieć przechowalnię pojazdów. Można jechać też do garażu w biurze, ale ja tam nie jedę zapierdalał, bo to kawał drogi. Hello. Yeah, this is him. Wait, did you hear that click? Można od razu jechać sprzedać, jednak ja pojadę założyć swoje blachy, kurde.
miracle did you want me to perform? Better than new.